Cześć, cześć, witajcie, tu Jan Bacza, Radio 90. Jesteśmy na drodze 933 pomiędzy Przowem a Wodzisławiem Śląskim. W zasadzie teraz jesteśmy w centrum Przowa. Widzicie sporą warstwę śniegu, no jak wszędzie. Mamy od Was sygnały, że na wielu miejscach są problemy z przejazdami, szczególnie nad jakimiś niewielkimi wzniesieniami. Cięższe samochody mają problem z pokonaniem tych górek. Chodniki również ze sporą warstwą śniegu. Nie wiem, czy widzicie, ale praktycznie przy każdym domu ktoś z łopatą, z jakimś małym pługiem próbuje odgarniać ten śnieg, żeby było przejście. Pamiętajcie, że droga hamowania w takich warunkach bardzo się wydłuża. Uważajcie na pieszych, którzy stoją przy przejściach. No i też piesi uważajcie, właśnie samochody nie potrafią zatrzymać się w miejscu. Piotr pisze, że minus 7. No, teraz minus 7, ale ma być około minus 15, albo może i lepiej w najbliższych dniach, koło środy, czwartku. Jedziemy dalej. Śnieg delikatnie, ale ciągle sypie. Kolejna osoba próbuje odgarniać chyba wyjazd z domu. Tak, wiele osób na pewno miało problem dzisiaj z odpaleniem samochodu, a potem z wyjazdem, czy to z parkingu, czy z jakiegoś podjazdu. Trzeba było odświeżyć. Zapewne kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt minut przed wyjściem do pracy trzeba było to zrobić, wyjść wcześniej. Jarosław pisze, żeby siedzieć w domu, no tak, ale ktoś pracować musi. A praca zdalna wszystkiego nie załatwi. Pozdrawiamy wszystkich, którzy na pracy zdalnej siedzą, a w domach. Zapewne kawa już zaparzona.
choć to droga wojewódzka, to jednak spora warstwa śniegu, ale jest droga przejezdna. Problemem jest na pewno wyjazd z bocznych dróg, dojazdów. Pozdrawiamy południe województwa, okolice Skoczowa, Wisły, Ustronia i Stebnej. Tam zapewne śniegu jeszcze więcej i warunki trudniejsze. A może jesteście w tamtych okolicach? Komentujcie, posyłajcie zdjęcia, piszcie, gdzie jest najtrudniej, gdzie są problemy z przejazdem. Ostrzeżcie innych słuchaczy i czytelników naszego portalu, gdzie są problemy. Mariola pisze powoli, ale też się dojedzie, oczywiście. Nie ma się co spieszyć. Pozdrawiamy wszystkich, którzy machają łopatami i odśnieżają. Jesteśmy już w Władysławie Śląskim. Jedziemy dalej. Jedziemy, a spróbujemy za chwilę wjechać w jakąś boczną uliczkę w Wodzisławiu. Zobaczymy, jak tam sytuacja. Agnieszka pisze, że w Świerklanach jest korek o długości 1 km, sporo.
pozytywną zmianę świateł. Samochody znacznie zwolniły. No, trudno się dziwić, jest ślisko. Agnieszka, pozdrawiamy. Cierpliwości. Każdy korek kiedyś się skończy i ruszycie. Zachęcam, włączcie Radio 90, tam dobra muzyka. Skręcimy w lewo, w stronę osiedla. No tu już więcej, gorsze warunki, więcej śniegu wjeżdżonego. Jakiś jeden traktor, być może to pług. Skręcimy w stronę osiedla. Osiedle 30-lecia Wodzisławy Śląski. Też sporo śniegu, ale no, ta droga chyba widziała dzisiaj traktor. Jechał pług zapewne, troszkę odśnieżone. Można przejechać. Nagda pisze, że w Jejkowicach nie odśnieżają drogi głównej prowadzącej w kierunku Szczerbic. Pozdrawiamy panów w traktorach i w pługach. Pomyślcie ciepło o tym odcinku drogi. O, a tutaj pani odśnieża podjazd. Ktoś walczy ze śmigiem na samochodzie. Ciężko, ale można przejechać przez osiedle. Moi drodzy, kończymy transmisję. Jechaliśmy z Przowa do Wodzisławia Śląskiego. Słuchajcie Radia 90, tam bieżące informacje, a o warunkach drogowych również na naszej stronie internetowej www.radio90. Jan Bacza, pozdrawiam Was, do usłyszenia.